digital detox, detoks cyfrowy, bycie offline, jak zwał, tak zwał. Chodzi po prostu o to, żeby mniej siedzieć na telefonie. Cześć, to Karolina, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam powiedzieć Wam, dlaczego ograniczam korzystanie z telefonu. Może dla wielu z Was nie jest to zupełnie nowy temat, ale wierzę w to, że wniesie trochę świeżości do przestrzeni internetowej mimo wszystko. Małe tło tego, dlaczego w ogóle tutaj usiadłam i postanowiłam cały piątkowy film temu poświęcić. Część z Was może wie, dzieliłam się tym w ostatnich miesiącach, że w trakcie lockdownu czy też dobrowolnej kwarantanny zaczęłam taki eksperyment, czyli weekendy bez Instagrama. Wychodziło mi teraz lepiej, raz gorzej, bo wyjeżdżałam też przez lato i wtedy weekend nie był weekendem, bo każdy dzień był niedzielą i wtedy rzeczywiście tej zasady nie stosowałam, ale teraz wróciłam do tego dosyć mocno rygorystycznie. Co tydzień w piątek pod wieczór usuwam aplikację Instagrama i włączam ją dopiero w poniedziałek rano. Była to jedna z lepszych decyzji i lepszych nawyków, które wprowadziłam do swojego życia i dlatego chciałabym Was tym zarazić. Mała informacja dodatkowa. Skupiam się tutaj na Instagramie, ponieważ Instagram to jest apka, której używam najczęściej i od której na pewno jestem uzależniona. Na Facebooku nie siedzę, na Twitterze nie siedzę, na Pinterestie nie siedzę, także możecie sobie zamienić słowo Instagram na dowolną inną nazwę, która jest Waszym najbardziej uzależniającym medium. Zacznijmy od tego, że żyjemy w świecie totalnego przebodźcowania z każdej strony. Wszędzie jest głośno, wszędzie pachnie, wszędzie coś do nas mówi, czy to jest reklama, czy to dzwoni telefon, czy to powiadomienie, neony. Jest tyle różnych stymulantów, bodźców, że nasz organizm jest nieustannie rozpraszany. Cały czas czymś się stymulowany, a to nie jest nasz optymalny, dobry stan. No i niestety największym winowajcą jest często ekran. I mam wrażenie, że doszliśmy do momentu, w którym nasza rzeczywistość, ta internetowa, zdominowała tą w trójwymiarze. I oczywiście jakby czas pandemii to był taki moment, kiedy czas pandemii jest, ale początek pandemii to był taki moment, gdzie wiele rzeczy przeniosło się do online'u i dla mnie to był ogromny impuls, żeby się opamiętać, bo ta namiastka życia społecznego rzeczywiście istniała w internecie, ale przez to ja stałam się przyssana do tego telefonu poniekąd i postanowiłam zadziałać. Trochę mam wrażenie, że motywacją do zrobienia tego filmu jest fakt, że niedawno widziałam dokument na Netflixie, który już chyba wszyscy widzieli, czyli The Social Dilemma, bardzo Wam polecam, który naświetla ten problem, jakim jest uzależnienie od mediów społecznościowych i to, jak ogromny wpływ mają one na nasze życie i na kreowanie nawet naszych poglądów. Też odsyłam Was do mojego podcastu z Janem Zygmuntowskim właśnie o inwigilacji i bezpieczeństwie w sieci. Natomiast badania już pokazały, że nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych ma duży wpływ na nasz stan psychiczny, prowadzi do stanów lękowych i do depresji, co jest na pewno straszne i martwiące. I zdaję sobie sprawę, że mówię o tym jako twórca internetowy, ale oprócz tego, że wrzucam materiały do sieci, to też jestem ich konsumentką i dlatego będąc po obu stronach barykady uważam, że absolutnie trzeba się przyjrzeć temu problemowi, każdy oczywiście we własnym zakresie i taki detoks cyfrowy może nam, mam wrażenie, pomóc. Jeszcze dodam, że ja pomimo, że pracuję w social mediach, mam wrażenie, że mało korzystam z telefonu w porównaniu do przeciętnej. Nie wiem, czy Wy macie takie podsumowanie tego, ile minut spędza się dziennie na telefonie. U mnie jest to zazwyczaj między 2 a 2,5 godziny, co uważam, że jest mega sukcesem, bo też w tych momentach bardziej kwarantannowych było to na pewno więcej. Dobra, ale przechodząc do konkretów. Dlaczego warto zrobić detoks cyfrowy? Mam tutaj na myśli konkretne powody w zasadzie zdrowotne i takie poprawiające jakość życia. Tak, po pierwsze zyskamy więcej czasu, bo jak nasze podsumowanie na telefonie mówi, wiele godzin dziennie gapimy się w ekran. Będziemy mieć przez to na przykład więcej przestrzeni na zadbanie o relacje
na żywo. I to nie musi być spotykanie się, jeżeli zachowujemy dystans społeczny, ale to może być na przykład telefon do bliskiej osoby, bo często też wybieramy bezmyślne scrollowanie, aniżeli kontakt jeden na jeden. Kolejna rzecz, możemy mieć więcej przestrzeni na aktywność fizyczną, na wyjście na spacer, co uważam, że jest maksymalnie ważne. Dalej super istotna rzecz, czyli sen. Poprawi się nasza jakość snu, obniży się nasz poziom stresu, co jest powodem wszelkich chorób cywilizacyjnych obecnie. I też odsyłam Was do wszystkich tych podcastów tematycznych, zarówno do podcastu o śnie, jak i przede wszystkim do podcastu o stresie. To jest podcast, są podcasty z serii Dobrze Wiemy z Asią Podgórską, które naukowo pokazują, dlaczego te dwa aspekty naszego życia są tak istotne. Kolejna rzecz to najzwyczajniej w świecie po prostu odpoczniemy. I na to wpływają wszystkie poprzednie czynniki, bo one są ze sobą powiązane i tego się nie da uniknąć, ale zrelaksujemy się, bo tak jak powiedziałam, kontakt z ekranem jest ciągłym stymulantem, jest stresorem dla naszego organizmu i spowalnia on nasz proces regeneracji. Kolejna rzecz, która dla mnie była bardzo istotna i może to brzmi dość górnolotnie, ale to było dosyć intensywne przewartościowanie mojego życia. Dostrzeżenie tego, że moje życie może istnieć zupełnie bez mediów społecznościowych, bo ten eksperyment sprawił, że zaczęłam przyglądać się moim odruchom. I tutaj przechodzę już do tego, co mi bezpośrednio dały te weekendy bez Instagrama. Ja byłam przerażona na samym początku, jak w momencie, kiedy idę do łazienki, automatycznie biorę ze sobą telefon, albo kładąc się na hamaku, sprawdzam sobie telefon, albo biorąc telefon do ręki, od razu klikam tam, gdzie powinna być ikonka Instagrama. W momencie, w którym tej aplikacji nie ma, masz takie wow, naprawdę? To jest twój odruch, dziewczyno. Nie wiem, czy tak chcesz spędzać każdą wolną chwilę, kiedy możesz po prostu popatrzeć się w przestrzeń. Było to dla mnie naprawdę przerażające, tak jak mówię, jako osoba, która nie uważa się za szczególnie uzależnioną, to jednak jestem. I to przewartościowanie, mam wrażenie, że jest nam bardzo potrzebne. Ja podczas tych weekendów zapominałam o moim życiu w internecie. Zrozumiałam, że mogę być usatysfakcjonowana, mogę być zainteresowana, mogę być zainspirowana, mogę być uradowana, kiedy internet jest odłączony. Czyli ja się mogę cieszyć ze spaceru, z obiadu z rodziną, ja nie muszę zrobić zdjęcia mojemu obiadowi. To może brzmieć dla wielu osób bardzo trywialnie, ale to są takie małe rzeczy, które warto poobserwować. Szczególnie jako osoba też pracująca w mediach społecznościowych, która gdzieś tam cały czas chciałaby uwieczniać dajmy na to posiłki czy widoki, bo lubię to, sprawia mi to ogromną frajdę, ale muszę sobie przypominać, że nie dlatego robię ładny posiłek, tylko dlatego, żeby cieszył oko i cieszył na przykład moich bliskich. Mogę spokojnie powiedzieć, że dzięki moim weekendom bez Instagrama stałam się osobą znacznie spokojniejszą, bardziej zrelaksowaną, mniej zestresowaną i osobą o lepszym nastroju, bo jednak to, co robią z nami media społecznościowe, te ciągłe wahania, te gratyfikacje, dopamina, lajki, aprobata kontra lekkie rozczarowanie, oczekiwanie, ciągłe wyczekiwanie i ten ciągły stres, to jest dla nas straszne, to jest dla nas toksyczne. Natomiast takie weekendy w spokoju sprawiają, że ten nastrój się reguluje. To nie znaczy, że jesteśmy w ciągłej ekstazie, ale mamy takie poczucie, że po prostu jest dobrze i bardzo bym chciała, żeby więcej osób się tak poczuło. Podsumowując, moi drodzy, nie mówię tutaj, że każdy powinien robić sobie weekendy bez Instagrama. Możecie na przykład robić sobie dni robocze bez Instagrama i w weekendy sobie go przeglądać. Możecie w ogóle wyłączać telefony. Możecie ograniczać korzystanie z innych aplikacji, które Wam nie służą. Oczywiście restrykcje na konkretne dni nie są konieczne. Są też różnego rodzaju narzędzia, które umożliwiają korzystanie z aplikacji przez określony czas w ciągu dnia. Na przykład ustawiacie sobie, że 15 minut na Instagrama, w momencie, w którym je przekroczycie, to dopiero następnego dnia macie do niego dostęp. Ktoś może powiedzieć, że to są straszne metody i to znaczy, że my jesteśmy jacyś właśnie uzależnieni i nie mamy silnej woli. Ja uważam, że tak, jesteśmy uzależnieni i tak, silna wola nie istnieje, więc warto sobie pomagać, warto tutaj podziałać. To, co mogę powiedzieć od siebie, to, że bycie częściej offline dało mi więcej okazji na obcowanie z naturą, na obcowanie z bliskimi i na
zaznanie takiego stanu świętego spokoju. I to jest coś, co Wam polecam naprawdę całym sercem. Już abstrahując od konkretnych aplikacji czy mediów społecznościowych, czasami naprawdę warto jest odłożyć telefon, zostawić go w domu, iść na spacer bez niego, iść do sklepu bez niego, spotkać się z kimś bez niego, bo zupełnie inaczej wygląda wtedy to doświadczenie. Wasza głowa wchodzi na całkowicie inny poziom regeneracji i właśnie relaksu. Co więcej, przychodzi nam do głowy dużo fajnych pomysłów. No i będę się powtarzać, ale czujemy ten wspaniały wewnętrzny spokój. Także w tym tygodniu taki film zupełnie nieplanowany. Mam nadzieję, że skłonię chociaż część z Was do refleksji. Jeżeli macie podobne przemyślenia, koniecznie dajcie mi znać, jak Wy to odczuwacie, ale też co robicie, żeby panować nad naszym uzależnieniem. Uważam, że to jest problem całego społeczeństwa i nad naszym związkiem z mediami społecznościowymi. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się już za tydzień w nieco bardziej luźnej formie. Do zobaczenia. Pa, pa.